Wiesz, skąd się bierze mleko? Ze sklepu? No tak, ale zanim do niego trafi, mleko produkowane jest przez krowy. Żeby krowa mogła dać mleko, musi urodzić cielaka. Ważne jest, by krowa dobrze się odżywiała, jadła właściwe zielonki i pasze oraz miała stały dostęp do świeżej i czystej wody, której może wypijać nawet 150 litrów dziennie. Krowa dojona jest w hali udojowej, ale zanim to nastąpi, ma czyszczone wymię. Zachowanie odpowiedniej higieny jest bardzo ważne. Wydojone mleko trafia do zbiornika schładzającego. Następnie po mleko przyjeżdża cysterna, która zabiera je do mleczarni. W mleczarni mleko jest badane. Sprawdza się, czy spełnia odpowiednie normy jakości. Jeśli spełnia, tworzy się z niego przepyszne sery, jogurty, śmietany, kefiry, które później możesz znaleźć na półce sklepowej. W mleczarni produkuje się również mleko w butelce, czyli mleko pasteryzowane, oraz mleko w kartonie, czyli mleko UHT. Mleko w butelce ma krótszą datę przydatności. Kiedy produkty mleczne są już przygotowane, następuje ich pakowanie i transport do sklepów oraz hurtowni. Wiesz, że polskie mleko i sery są bardzo lubiane na całym świecie? Dlatego trafiają m.in. do RPA oraz oczywiście do krajów Unii Europejskiej. I bardzo dobrze, bo mleko to niezwykle wartościowy płyn. Dzieci i młodzież powinni pić 3 do 4 szklanek mleka dziennie, a dorośli 2 szklanki. Dlaczego warto pić mleko? Ponieważ zawiera w sobie moc witamin, minerałów i wapń. Mleko wzmacnia odporność, chroni kości i szkliwo zębów. Dobrze działa na metabolizm, skórę, włosy i prawidłowe działanie mózgu. Smacznego!